Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z mikroekonomii chciałam Wam pokazać, jak należy prawidłowo policzyć elastyczność mieszaną, liczoną z zmianami procentowymi. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, kryzys na światowym rynku ropy naftowej na początku lat 70. XX wieku spowodował w USA wzrost ceny benzyny o 200% za litr. Względy ekonomiczne zmusiły Amerykanów do porzucenia krążowników szos na rzecz samochodów małolitrażowych, co spowodowało spadek popytu na te krążowniki szos z 7 tysięcy do 2800 sztuk tygodniowo. Oblicz mieszaną elastyczność cenowo-popytu. Jaki to jest typ dóbr? Zadanie może wydaje się długie, ale nie jest aż tak skomplikowane. Generalnie mamy do policzenia tak zwaną elastyczność mieszaną popytu. To znaczy, mamy określić, jaka była zmiana popytu na jedno dobro wywołana zmianą ceny drugiego dobra. Pierwszym dobrem X, na które badamy elastyczność, jest to popyt na krążowniki szos. To, co się zmieniło, to jest cena drugiego dobra, czyli benzyny. Wiemy, że oczywiście cena samochodów jest bardzo silnie związana z tym, ile kosztuje benzyna, czy tam samochód jest, cena samochodu jest związana z ceną benzyny, ale to nie jest dokładnie to samo dobro. To jest, jak już się możecie domyślać, dobro komplementarne, takie, które jedno kupujemy, konsumujemy razem z drugim. Więc generalnie wzór na elastyczność mieszaną popytu mamy tutaj zapisaną. Czy macie inaczej matematycznie zapisany wzór? Możliwe. Nie ma problemu. Ważne, żeby w liczniku była procentowa zmiana ilości pewnego dobra przez procentową zmianę ceny drugiego dobra. Tu mamy x, tu mamy y. A więc możemy powiedzieć, że pierwszy element w liczniku to procentowa zmiana popytu pewnego dobra, czyli od końca, powiedzmy od wartości końcowej odejmuję wartość, jaka była na początku i dzielę jeszcze raz przez to, co było na początku. Jeżeli chodzi o procentową zmianę ceny, analogicznie cena końcowa minus cena początkowa, a potem wynik jeszcze raz przez cenę początkową. Jak już wiemy, popyt początkowo na te samochody wynosił 7 tysięcy sztuk tygodniowo, potem spadł do 2800 sztuk. Jaka była cena początkowa benzyny i końcowa benzyny, nie wiemy. Ale na pewno wiemy, że możemy policzyć ten spadek zainteresowania samochodami. On wynosił aż spadek, bo jest minus, o 60%. A my z treści zadania wiemy, że wzrost ceny zastąpił o 200% za litr. A więc wzrost o 2%. O 200% to jest inaczej wzrost o 2 matematycznie. A więc jeżeli podstawiamy do wzoru na elastyczność cenową tą mieszaną popytu, to w tym momencie ten spadek popytu na jedno dobro, na samochody, dzielimy przez procentową zmianę cen paliwa, tylko najlepiej w ułamku dziesiętnym, żeby nie popełnić żadnych błędów. To, co nam wychodzi, to już jest elastyczność. Jeżeli wynik elastyczności jest na minusie, oznaczać to będzie, że wzrost ceny paliwa, czyli wzrost tego, co jest w mianowniku, o 1%, bo zawsze tak mówimy, wzrostem tego, co jest w mianowniku o 1%, spowoduje spadek zainteresowania czy popytu samochodami o 0,3%. Zawsze pamiętajmy o tym, że wynik tej elastyczności jest w tym momencie bez żadnej jednostki. My interpretujemy to jako wzrost tego, co jest w mianowniku o 1%, powoduje wzrost czy spadek, to tutaj kwestia plusa minusa, przeciętnie o 0,3 i dopisujemy symbol procent.
Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, macie z nimi jakieś problemy, jak najbardziej możecie kontaktować się ze mną drogą mailową. Piszcie na adres mailowy, który tutaj Wam podałam, czyli zadania.projekty@ufb.pl. Możecie też wejść na stronę internetową, która jest tutaj podana. Sprawdzić można, z czego mogę Wam pomóc, a jeśli chodzi o wszystkie materiały na YouTubie, zapraszam Was do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się moje filmy podobają, do komentowania tych filmów, jeżeli odczuwacie taką potrzebę, możecie zadawać pytania pod filmami bezpośrednio, gdy będę miała możliwość, to na pewno odpiszę, a Wy zabierajcie się do nauki i pamiętajcie, że rozwiązanie takiego jednego przykładowego zadania, które ja omawiam, nie gwarantuje Wam zaliczenia i zrozumienia tego tematu. Trzeba liczyć samodzielnie jak najwięcej zadań, bo nie znaczy, że jedno rozwiązane zadanie to pełnia sukcesu, czyli zaliczone czy egzamin, czy kolokwium. Pozdrawiam.